Witam Państwa. Od pewnego czasu żyjemy w dość podniosłej atmosferze patriotycznej i bardzo dobrze. Warto jednak przy tej okazji uporządkować i pokazać, jakie są formy patriotyzmu, na które musimy zwracać uwagę. Wydaje mi się, że można wyróżnić cztery takie formy. Jest to okres walki zbrojnej, a więc wojna lub powstanie. Lepiej, żeby takich form nie było. Jest też okres manifestacji i pochodów, ważny, bo pokazujemy naszą jedność, łączymy się przeważnie na podstawie dość emocjonalnej. Jest też okres wyborów, kiedy mamy szansę na to, żeby wybrać naszych przedstawicieli, czy to będzie prezydent, czy posłowie, senatorowie, radni, prezydenci miast. I wreszcie jest okres pracy organicznej. Gdy chodzi o manifestacje i pochody, jest to ważne. Walka zbrojna, gdy jest koniecznością. Ale co dzieje się, kiedy zbliżają się wybory, kiedy bierzemy albo nie bierzemy udziału w tych wyborach? Wydaje się, że właśnie ustrój zwany demokracją jest najbardziej czuły na punkcie wyboru. I dlatego też, ponieważ minęło już trochę czasu od ostatnich wyborów, warto zwrócić uwagę na rzecz znamienną. Wyborom bardzo często towarzyszy dużo manipulacji: czyli wolność przekłada się również na to, że można kłamać, że można mówić nieprawdę, że można pewne rzeczy ważne pomniejszać, małe powiększać. I tak z tych ostatnich wyborów jedna rzecz jest uderzająca: że Natychmiast zaczęto mówić o tym, że wyjątkowa frekwencja, bardzo duża frekwencja, być może w porównaniu z wyborami z poprzednich lat, dosyć duża, ale tak naprawdę na zimno, kiedy popatrzymy, że w pierwszej turze wzięło udział około 55% uprawnionych do głosowania, to to oznacza, że 13,5 miliona Polaków. Którzy mieli prawo do tego, żeby głosować, a właściwie również obowiązek, nie brało udziału w głosowaniu. 13,5 miliona, a w drugiej turze około 13, czyli prawie 2 miliony kolejne zrezygnowało z głosowania. Więc to są rzeczy dość zaskakujące, ponieważ no nie ma już innej formy, żeby w Polsce, żeby w naszym kraju władza rzeczywiście reprezentowała społeczeństwo. I dlatego też musimy tutaj zwrócić uwagę nie tylko na to, żeby przekonywać różne strony do swoich racji czy swoich kandydatów, ale na to, że jeżeli to jest demokracja, to trzeba brać udział w głosowaniu. I nie ma, nie ma wymówek, będą lepsi, będą gorsi, ale nie można nie brać. To jest jakaś niedojrzałość chyba, Psychiczna, albo po prostu zupełne lekceważenie tej wspólnoty, do której się należy jako narodu i jako państwa. Jest patriotyzm nie od wyborów do wyborów, ale bardzo ważny patriotyzm, który opiera się na pracy organicznej. Praca zawodowa jest pracą organiczną ze względu na. Zainteresowania, zamiłowania, wykształcenie, yy, potrzebę, to jest praca zawodowa. Ona ma swój określony rytm, ale nie możemy zapominać o tym, że potrzebujemy też pracy organicznej, po to, żebyśmy w sposób systematyczny i pogłębiony coraz bardziej stawali się Polakami. Bo Polakiem człowiek się rodzi. Jako pewien potencjał do tego, żeby stać się Polakiem, a więc osobą o odpowiednio wysokim poziomie kultury, jaką reprezentuje. I tu musimy sobie zdać sprawę z tego, że i wojny, i powstania, i komunizm, i liberalizm, te systemy, w których naruszone były podstawowe wartości, na jakich opiera się tożsamość, nasza polska tożsamość, tożsamość bycia Polakiem. Ona musi być odbudowywana w sposób organiczny. Tego nie rozwiąże się przez jednorazowy pochód z flagą. Tutaj trzeba pracować i nad językiem, i nad kulturą osobistą, i nad znajomością historii. Przecież człowiek nie nauczy się historii w ciągu jednej godziny. Na to potrzeba lat. A więc jednym słowem. Te wnioski, jakie powinniśmy wyciągnąć z tego wszystkiego, co się dzieje, że teraz, kiedy tyle rzeczy się udaje, powinniśmy z jak największą troską przyłożyć się do odbudowania naszej kultury narodowej. Kultury, którą czerpiemy z domu, z rodziny, z narodu, państwa i z kościoła. To jest nasz obowiązek, w tym mamy się umacniać. Szczęść Boże.